Archeologia. Witam wszystkich serdecznie. Zapraszam na nowy odcinek serii Archeologia nie z tej ziemi. Dzisiaj pomówimy sobie o stanowiskach archeologicznych. Za stanowisko archeologiczne uważamy każdy ślad pozostawiony po działalności człowieka w przeszłości. Mogą to być fragmenty ceramiki, monety, osady, groby, cmentarze, aż po całe zespoły i krajobrazy. Nie ma znaczenia, jak stare jest stanowisko archeologiczne, zarówno te na przykład z okresu II wojny światowej, jak i te na przykład z okresu neolitu sprzed 5000 lat są zaliczane do stanowisk archeologicznych i są tak samo ważne dla archeologa. W praktyce jednak im stanowisko jest starsze, tym jest ważniejsze. Czasami stanowiska archeologiczne nazywane są nieruchomymi zabytkami archeologicznymi, w przeciwieństwie do artefaktów, które nazywane są ruchomymi zabytkami archeologicznymi. Ze względu na położenie stanowiska archeologiczne możemy podzielić na widoczne na powierzchni ziemi, na przykład menhir, może być to zamek, ratusz, na stanowiska znajdujące się pod poziomem gruntu, na przykład cmentarze, osady oraz na stanowiska znajdujące się w wodzie, na przykład wraki statków. Stanowisko archeologiczne w Piperstown, County Louth, Menhir, w języku angielskim Standing Stone, a pamiętajmy nazwa Menhir z języka celtyckiego wysoki kamień. Menhir w Piperstown został wykonany z potężnego bloku kamienia wapiennego. Ma wysokość około 2,5 metra, jego długość około 1,70 m i szerokość około 1,50 m. Na jego powierzchni występują przykłady sztuki megalitycznej w postaci dołków. Jego dłuższy bok orientowany jest na linii północny wschód, południowy zachód. Takie menhiry są datowane na epokę megalityczną około 5000 lat temu. Kamienie otaczające menhir to jest fake. Zdjęcia z lat 80. pokazują menhir jako wolno stojący kamień w szczerym polu. Wokół takiego menhiru archeologowie odkrywają liczne jamy związane z praktykami religijnymi oraz kultem, a także ofiary zakładzinowe. Jest to stanowisko otwarte, miejsce kultu, relikt, który zachował się na powierzchni ziemi.
Svenhir tak naprawdę jest pięcioboczny i każdy z tych boków zawiera inny kształt. Można by powiedzieć, że każdy z tych pięciu boków tworzy inna figura geometryczna. Jest to naprawdę niesamowity głaz, potężny, nie wiem, z 10 ton może ważyć. Coś naprawdę pięknego, wspaniałego. To nie wyczerpuje tematu stanowisk archeologicznych. Najlepiej przeczytać sobie, odnieść się do jakiejś literatury, pogrzebać w internecie. Tych podziałów stanowisk archeologicznych jest wiele. Są stanowiska złożone, proste, otwarte, zamknięte, jednowarstwowe, wielowarstwowe. Obok cmentarzysk, osad mamy takie jak na przykład miejsca obronne, miejsca kultu, miejsca wytwórstwa i dystrybucji krzemienia, czy na przykład stanowiska związane z transportem i komunikacją. No, jest tych podziałów kilka, można się z nimi szerzej zaznajomić we własnym zakresie. Osobiście zapraszam Was na kolejne odcinki serii Archeologia nie z tej ziemi i właśnie po takich stanowiskach archeologicznych od czasu do czasu będziemy sobie podróżować. Żegnam Was na razie i zapraszam na kolejne odcinki. Cześć, nie widziałeś przypadkiem Saracena w żółtej kamizelce kuloodpornej biegającego wokół Menhiru? A teraz suchar niczym z Familiady. Co najczęściej robi załoga okrętu podwodnego? Subuje!